Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o wodorowęglanie sodu. I teraz pewnie myślicie sobie, miały być domowe sposoby, a nie nudna lekcja chemii. Ale wodorowęglan sodu to znana przez wszystkich substancja, która znajduje się w każdej kuchni. To po prostu soda oczyszczona. I o niej dziś opowiem, bo jest bohaterką, która zasługuje na Waszą uwagę. Jest substancją całkowicie naturalną, którą można kupić już za złoty 20 zł. Soda oczyszczona genialnie neutralizuje zapachy. Może nam się to przydać do przygotowania płukanki do ust. Wystarczy do szklanki wody wsypać łyżeczkę sody, wymieszać i wypłukać usta. Teraz pokażę, jak wykonać peeling, maskę do stóp i dłoni, która wygładzi, nawilży i przyspieszy gojenie pozadzieranych skórek i innych małych ranek. Mieszamy łyżkę sody z łyżką oleju rycynowego. Masujemy i pozostawiamy na około 15 minut w bawełnianych rękawiczkach lub skarpetkach. A teraz prawdziwa bomba, a właściwie bomby do kąpieli. Przesiewamy przez sitko kwasek cytrynowy, sodę i cynamon. Zamiast cynamonu można dodać olejek eteryczny. Dodajemy olej, wszystko dokładnie mieszamy, następnie powoli, ciągle mieszając, dodajemy za pomocą spryskiwacza wodę, aż uzyskamy plastyczną masę. Wtedy możemy formować bomby kąpielowe. Zachęcam Was do eksperymentowania z dodatkami. Napiszcie pod filmem o Waszych doświadczeniach i pomysłach. Jestem ich bardzo ciekawa. Życzę Wam wszystkim relaksujących kąpieli. Subskrybujcie mój kanał i oglądajcie domowe sposoby. Cześć! Cerco risposte anche nei film. Me levo il peso dall'anima.